A my przecież mamy obywatelstwo niebios i oczekujemy przybycia stamtąd wybawcy, którym jest Jezus Chrystus, nasz Pan. List do Filipian, 3 rozdział, 20 werset. Werset ten mówi o obywatelach nieba. Wszyscy mówią, że chrześcijański obywatel powinien interesować się rządem kraju, do którego należy i powinien głosować, aby pomóc w sprawowaniu władzy przez dobrych ludzi. Bóg mówi inaczej. W wielu miejscach i wieloma sposobami mówi mi, że jako jego dziecko nie jestem obywatelem żadnego kraju ani członkiem żadnego stowarzyszenia. Moje obywatelstwo jest w niebie i odtąd mam do czynienia z niebiańskimi rzeczami. Krzyż Chrystusa ukształtował mnie dla świata, a świat dla mnie. Jeżeli oddam swój umysł i serce tym ziemskim rzeczom, będę wrogiem krzyża Chrystusa. Jak więc mam zachowywać się względem polityki rządów? Poddać się im, ponieważ Bóg im rozkazuje, a kiedy nakładają podatek, płacić i błagać Boga za rządzących i wszystkie osoby sprawujące władzę. Wszystko, co chrześcijanin ma do czynienia z polityką, to bycie poddanym władzy, która jest nad nim ustanowiona. Prawdą jest, że w Chrystusie chrześcijanin jest dzieckiem Bożym, jest dziedzicem wszystkich rzeczy, włączając w to ziemię, na której obecnie działa system światowy. Jednak, podobnie jak Abraham w Kanaanie, Bóg nie daje chrześcijaninowi tak wiele, jak tylko postawienie stopy na obiecanym dziedzictwie. Jeżeli więc prawdziwe dziecko Boże odmawia głosowania, to nie tyle, że uważa głosowanie za złe samo w sobie, ile że oddało swój głos i zainteresowanie człowiekowi w niebie, to znaczy Panu Jezusowi Chrystusowi, którego Bóg wywyższył jako Króla Królów i Pana Panów. Chrześcijanin stracił swoje zainteresowanie tymi rzeczami z powodu czegoś, co znalazł, a co jest o wiele bardziej atrakcyjne – piękno Chrystusa. Chrześcijanin widzi, że świat w istocie jest bezbożny, że jego chełpliwe reformy i ulepszenia zmierzają do usunięcia Boga z serca człowieka. Kiedy obecnie, przedwcześnie, ludzie gratulują sobie pokoju i bezpieczeństwa, chrześcijanin pragnie stanąć jako świadek prawdy i Boga i nadchodzącego sądu przy pojawieniu się Chrystusa, który 7 lat po zabraniu chrześcijan do ojczyzny w niebie powróci na ziemię, aby ustanowić nowe przymierze, zaprowadzając 1000-letnie królestwo pokoju po psujących ziemię rządach człowieka grzechu. Chrześcijanin pragnie, aby inni mogli uciec z sideł, którymi szatan usidla ludzkość. Tak mówi Słowo Boże w liście do Filipian, 3 rozdział, 20 werset. A my przecież mamy obywatelstwo niebios i oczekujemy przybycia stamtąd wybawcy, którym jest Jezus Chrystus, nasz Pan. List do Filipian, 3 rozdział, 20 werset.